mówi, że Jezus był Żydem, ale przyjął chrześcijaństwo w całości. No to przecież głupi ludzie są, no. Przecież Jezus założył chrześcijaństwo. Ona zbiera siły. Kto był pierwszym chrześcijaninem? To jest bardzo dobre pytanie. Matka Boża zdecydowanie, ponieważ do niej jest Nowy Testament, w chwili zwiastowania i scena zwiastowania głupota jest właśnie jako scena ewangeliczna. Oczywiście Archanioł Gabriel wyjawia się jako posłaniec. Matka Boża mówi, oto ja służebnica pańska, czyli wyznaje Boga jako Kyrios. Następnie Duch Święty wstępuje na nią, tak jak w liście do Koryntian, że każdy, kto wyzna, że jest Panem, mówi to w Duchu Świętym. No i następuje zdecydowanie wcielenie, no zdecydowanie. Także ona jest pierwszą chrześcijanką i ona jest właśnie łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem. Jest wypełnieniem synagogi i rozpoczęciem nowego etapu, Nowego Testamentu, który notabene jest płynny, to przejście, bo ono jest oczywiście jednostronne ze Starego do Nowego, ale nie ma między nimi rozdźwięku, nie ma między nimi przepaści, bo jakby partnerem w historii zbawienia między Bogiem a ludzkością, partner jest ciągle ten sam, to jest lud Boży, który z ludu Starego Testamentu staje się ludem Nowego Testamentu i tu mamy hermeneutykę ciągłości. Hermen co? Hermeneutykę ciągłości. Hermes jest. Ciągłość objawienia Boga jest ciągle ten sam partner, ten sam Bóg i ten sam lud Boży, który zmienia się poprzez czas, bo ten lud jest ten sam, ale czas się zmienia ze Starego do Nowego Testamentu, dlatego list do Galatów mówi, kiedy nadeszła pełnia czasu. Właśnie pełnia czasu sprawia, że dzieje się właśnie Nowy Testament, a co ciekawe, Józef Ratzinger napisał w swojej właśnie eschatologii, że niektórzy, którzy żyli w Starym Testamencie, byli w Nowym, a niektórzy, którzy są w Nowym, są jeszcze w Starym. A czyli tak naprawdę ewangelickie. Czyli gdzie oni są? Jeżeli są w Starym, a są w Nowym, a są w Nowym, a są w Starym, czyli jakby nie byli. No, jakby to powiedzieć, to nie do końca, bo nigdzie są cisze, nie wiem. W ogólności, no bo nie można być jednocześnie w obydwu testamentach, to jest po pierwsze. Po drugie, przejście ze Starego do Nowego jest jednoznaczne, w sensie jednostronne, niejednokierunkowe, nie da się wrócić. A następnie, co jest istotne, no nie da się być, można powiedzieć, w Nowym Testamencie nie przeszedłszy całej historii zbawienia Starego w pewnej kapsułce, bo Stary Testament mówi o stworzeniu, mówi o początku właśnie Boga, który wchodzi w historię. Dlatego nie jest bezpieczne i nie jest dobre przyjmowanie Nowego Testamentu kosztem Starego. To jest tak zwana herezja marcjonizmu. Czyli co, jeśli cytujemy coś ze Starego Testamentu, dyskutując o Nowym, i on miał wodę, a to nie nasze, to jest... To znaczy, że się nie douczył albo nie do końca pojął o to. To jest jasna herezja, po prostu. Ja tak twierdzę też. Sam na przykład Chrystus w dniu zmartwychwstania, kiedy wyjaśniał uczniom idącym do Emaus pisma, im wyjaśniał pisma Starego Testamentu. Dokładnie, ale wyjaśniał w kluczu, Chrystusowi się działo. Nowy się działo właśnie jako wydarzenie, a nie jako tekst. No to, ale to ja to wszystko jako poganie rozumiem, a po razie próbuję moim pogańskim umysłem ogarnąć. Teraz sobie trochę żartuję oczywiście. Tylko dalej nie mam odpowiedzi na to, kiedy pojawił się ten pierwszy chrześcijanin. Mnie, proszę mnie poprawić, ale pamiętam, dzieciństwo uczono i powtarzano, że chrześcijanem się staje poprzez chrzest. Otóż nie. Jak mnie uczono i tak mi to wbijano do głowy. Nawet jest taka scena, w której, że tak powiem, nie pamiętam, to który ten Paweł czy Piotr, apostoł Paweł, jakiś tam jedzie, kogoś tam spotyka i tam mówi, usłyszał o misji, moja znajomość Nowego Testamentu w przeciwieństwie do Starego jest kiepska. W każdym razie, nie uczona, więc można być chrześcijaninem nieuszczona. Tak, można być, poszukiwany się podoba coraz bardziej. Ale nie odrzucając chrzest, tylko oczekując na chrzest. I dlatego ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę, że chrześcijaninem jest ten, który zaczyna wierzyć w Chrystusa.
Jezusa. I właśnie opis w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr przemawiał w domu Korneliusza, to wtedy nagle ze zdziwieniem spojrzał, że Duch Święty stąpił na słuchaczy, którzy byli poganami w momencie, gdy się do nich wstępował, i objawili charyzmaty Ducha Świętego, co potem Piotr opisywał kilka razy, że to tak jak zanik stąpił w świątnicy, a zatem musieli być wierzącymi i dopiero potem ich ościł. I dlatego ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że w procesie inicjacji chrześcijaństwa, wchodzenia w chrześcijaństwo, powinna być najpierw wiara, wyznanie tej wiary, to jest odpowiedzią na głoszone słowo, a dopiero potem chrzest. Dlatego tutaj to nie chodzi o to, że chrześcijanin to jest ten, który odrzuca chrzest, tylko że chrześcijaninem może być ktoś, kto jeszcze chrztu nie przyjął, tylko go oczekuje, ale już uwierzył. Czy ten moment jakby zrodzenia z ducha to nie jest moment chrztu, tylko to jest moment oczywiście wiary? I tak u nas protestancka właściwie, to sama wiara, że Jezus jest Zbawicielem, Mesjaszem, jest podstawą tego, żeby być chrześcijaninem. Tak, no a po czym oczywiście chrześcijanin chrzci się, to jest jasne. U ewangelików wygląda tak samo, podobnie czy może inaczej? Generalnie bym powiedział, że jednak chrześcijanin staje się poprzez chrzest, przez Boże działanie, a nie przez moje wyznanie. Moje wyznanie jest czymś wtórnym, bym powiedział bardziej jednak, ale oczywiście jest to powiązane, tak jak dostaję prezent. Prezent, no może tym się właśnie to różni, też wśród chrześcijan, że dla mnie zbawienie, które przyszło w Jezusie na świat, to jest taki prezent. Przez wiarę go rozpakowuję i doświadczam, natomiast dostaję go w chrzcie. I to jest dar Boży, a nie coś, co ja sobie wyjednuję, załatwiam, robię, staram się. Ale będąc pacholęciem, ja nie mam świadomości tego, że ja ten dar otrzymuję. No tak to przychodzi z czasem. Jeśli można, to ja bym się zapytał, proszę brata Mekulusza, czy ja dobrze rozumiem. Bo to, co powiedział, jest przepiękne. Otóż człowiek, który poszukuje prawdy, jest na tyle otwarty, że pozwala prawdzie do siebie wpłynąć i już jest. Nazwijmy go swój. Już jest. Właśnie musi zapytać, jak Pan Jezus powiedział, czym jest prawda? No on nie pytał. On powiedział, on jest prawdą. On nie pytał, akurat pytał, że z tego co pamiętam, powiedział prokurator. On zadał. Oczywiście, czymże jest prawda? Ale też ja jestem drogą, prawdą i życiem. Powiedział, to ja mi spróbuję w takim razie wytłumaczyć, co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć. On nie zadawał pytania, bo pytał, bo on wie i wiedział i zawsze wiedział, czy jest prawda, tylko zadał nam zadanie, abyśmy ruszyli mózg i serce, abyśmy spróbowali sami pytać siebie, gdzie jest prawda, szukać tej prawdy, kochać tę prawdę. Jeżeli ja mam przykaz w Koranie, że mam słuchać Słowa Jezusa i muzułmanie, które nie słucha Słowa Jezusa, jest błądzi i nie wypełnia rozkazywania. Natomiast chcę wracać do tego, jak brat Mariusz mówił, że ktoś, kto nie odrzuca wiary, a oczekuje na nią, już jest w drodze, już jest chrześcijaninem i czeka na chrzest. Ja myślę, że to też jest piękny przykład dla nas wszystkich, bez względu na wiarę. Ktoś, kto dopuszcza prawdę, prędzej czy później do niej dotrze i dokładnie jak brat powiedział przed chwilą, to Pan Bóg jest łaskaw pozwolić tej prawdy w nas wejść. Dla nas każdy, który wierzy w Boga jednego, jedynego, od Abrahama wzwyż, ma miejsce w raju. Takie jest moje zrozumienie islamu. I tak jest w Koranie. Co na to ja bym chciał? Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo ładne i piękne, bo proszę się tym zobowiązać, że wszystkie też religie, czyli islam, najważniejszy Abrahamowa, tak? Pochodzą od jednego, wodzą się jakby z jednego pnia. Z jednego pnia. No nie tylko religioznawczo, ponieważ we wszystkich tych trzech religiach, Islam to był gest. Madam. Tak, o istocie Bożego Ciała na antenie Polskiego Radia 24 mówili goście Adriana Klarenbacha. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
ja nie wiem. Przy mikrofonie Adrian Ball, zapraszam na magazyn międzynarodowy. Minister handlu USA, Wilbur Ross, oświadczył, że jego kraj nakłada 25% cła na stal, 10% cła na aluminium na Unię Europejską, Kanadę i Meksyk. Taryfy będą obowiązywać od północy w piątek czasu w USA. W świecie powiększeniu porozmawiamy też o Turcji, której prezydent prosi mieszkańców, żeby wyjmowali spod poduszek dolary i euro i wymieniali je na lokalną walutę lirę. Dlaczego? O tym za chwilę. A teraz jest z nami Beata Pomorska, korespondentka z Brukseli. Jako, że zgodnie z powiedzeniem bliższa ciało koszula niż Suchmana, zaczynamy od tematu nam, Europejczykom, bliższego. Stany Zjednoczone najpierw zawiesiły, a teraz wprowadziły sankcje na stal i aluminium. No i Bruksela musiała brać taki wariant pod uwagę, czy można powiedzieć, że przysłowiowa klamka już zapadła i teraz trzeba będzie uruchomić plan awaryjny. No i jaki plan ma Unia? Wydaje się, że rzeczywiście Komisja Europejska spodziewała się takiej decyzji, bowiem no kilka minut po tej wypowiedzi amerykańskiego ministra handlu było już oświadczenie Komisji Europejskiej. Szef Komisji Europejskiej też podczas dzisiaj jednej z konferencji od razu skomentował tę decyzję. Komentarze łatwe do przewidzenia. Było też oświadczenie unijnej komisarz do spraw handlu, czyli decyzja niesprawiedliwa, niedopuszczalna, zły dzień dla światowego handlu. Nie można podejmować jednostronnych decyzji, które dotyczą światowego handlu. No i jest zapowiedź odwetu. To znaczy szef Komisji Europejskiej powiedział, że komisja już zwróci się do Światowej Organizacji Handlu i uruchomi procedurę rozstrzygania sporów, ale jednocześnie także przygotuje działania odwetowe. To, że jest już taka lista amerykańskich produktów, które mają być objęte kartelizmami, już wiemy od marca mniej więcej, bo wtedy się zaczęły przygotowania, no bo też wtedy zapadła pierwsza decyzja o nałożeniu ceł, potem było to tylko czasowe i ten termin upływa właśnie dzisiaj i wtedy też już Komisja Europejska listę sporządziła, skonsultowała to z państwami członkowskimi. Na niej są takie pozycje jak motocykle, jeansy, bourbon, masło orzechowe, sok pomarańczowy. Też komentowano tutaj w Brukseli, że te produkty zostały dobrane w sposób szczególny, żeby wywrzeć presję na senatorów i kongresmenów pochodzących ze Stanów, które straciłyby właśnie na wprowadzeniu karnych ceł. Na nic się to zdało, ale lista jest i Komisja Europejska informuje, że te cła zostaną nałożone. Oczywiście tutaj eksperci mają różne opinie, bo niektórzy mówią, że komisja nie może od tak sobie nałożyć ceł, bo to by było postępowanie właśnie niezgodne z zasadami WTO i byłoby to otwarta wojna już handlowa i byłoby to postępowanie takie jak Stanów Zjednoczonych, a przecież Unia zarzuca Stanom i amerykańskiemu prezydentowi łamanie tych międzynarodowych reguł. Inni mówią i że ci eksperci, którzy mówią, że nie można od tak nałożyć ceł na amerykańskie produkty, mówią, że trzeba złożyć właśnie, uruchomić procedurę rozstrzygania sporów, która może potrwać latami i dopiero wtedy, jeśli Unia Europejska, jeśli przyznana zostanie racja Unii Europejskiej, to wtedy będzie ona mogła nałożyć cła. Ale są też i tacy eksperci, którzy mówią, że można to robić dwutorowo, czyli właśnie rozpoczynać procedurę rozstrzygania sporów w WTO i jednocześnie nakładać karne cła. Także jeżeli chodzi o ten temat, to na pewno jeszcze będziemy dostawać informacje, jak dalej będzie wyglądać ta odpowiedź Unii Europejskiej. No to jeszcze tak krótko, żeby zracjonalizować to, czy to ma większy negatywny wpływ geopolityczny czy ekonomiczny? Tylko tak krótko, proszę. Zdecydowanie to jest tylko jedna część pewnej całości, to znaczy cła nałożone na europejskie produkty to nie jest tylko ten jeden wycinek problematycznych kwestii na linii Waszyngton-Bruksela, więc to jest, nie ulega wątpliwości, że to jest problem geopolityczny, ale też i handlowy, no bo przecież wiadomo, że państwa europejskie zawsze reagowały nerwowo, kiedy na przykład Chiny dotowały swoją stal, jednak stal aluminium dla Europy jest ważne, to jest prężny przemysł. Najbardziej z tego, co z tych szacunków przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że najbardziej te cła uderzą w Niemcy, ale także te cła odczują czy Włochy, czy Wielka Brytania, czy Francja i Holandia, bardzo dziękuję. Także Polska. Zatem komentarz wciąż na gorąco, bo przecież sprawa jest świeża. Z Brukseli Beata Pomorska i to wszystko w pierwszej części programu. Świat w powiększeniu. Turecka
Kamila, co prawda w ostatnich dniach podniosła się z historycznego dna, jeśli chodzi o notowanie tej waluty, ale wciąż jej wartość spędza sens powiek tureckim władzom. W kraju wybuchł kryzys ekonomiczny, a to wszystko na niecały miesiąc przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Czy ta zapaść ekonomiczna może przeszkodzić prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi w zwycięstwie wyborczym? I co stało się z Tamirą? O tym rozmawiałem z Karolem Wasilewskim na spraw. W zasadzie to czynnik, który doprowadził do zmiany tureckiej liry. Natomiast nastąpiła się taka akumulacja różnych bardzo niesprzyjających tureckiej gospodarce trendów z podstawowym takim trendem, a mianowicie to, że od dłuższego czasu tureccy decydenci preferują cele polityczne nad cele gospodarcze. Nie wprowadzają w związku z tym reform strukturalnych, których turecka gospodarka potrzebuje. Nie rozwiązali takiego podstawowego problemu, gdy mówimy tutaj o lirze tureckiej, czyli dość dużego uzależnienia tureckiej gospodarki od napływu kapitału z zagranicy. No i teraz można powiedzieć, że to się zemściło. Prawdopodobnie decydenci zakładali, że te wszystkie problemy nie znajdą ujścia przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi 24 czerwca, a tu okazało się, że jednak zaczęły straszyć. Ale też jest ciekawa hipoteza, bo niektórzy zastanawiają się tak naprawdę, co było pierwsze, jajko czy kura. Może inaczej, czy to, że prezydent mógł przewidywać załamanie się jeszcze większe tureckiej gospodarki, spowodowało może przyspieszone wybory, czy było wprost odwrotnie, że to właśnie... Nie pomogą Turcji. I te zmiany, Unia Europejska nie pomoże. Niemcy nie pomogą jak Grecji, bo to już ile można pomagać. Erdoğan jest świadomy tego, że gospodarka potrzebuje reformy tak daleko idące, czyli reformy strukturalne są z reguły reformami, które... Także to są powtórki, to już było, proszę Państwa, ale to już było i nie wróci więcej. Erdoğan.